Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Zapraszam na 49. odcinek Zarychty na solo. Tym razem pochylimy się nad zapowiedzią sezonu w wykonaniu wicemistrzów NBA, czyli Cleveland Cavaliers, drużyny, przed którą prawdopodobnie największy zjazd sezon do sezonu w porównaniu do poprzednich rozgrywek. No ale nie ma się co dziwić, skoro z drużyny odszedł ponownie LeBron James, zostawił swoje rodzinne Ohio, no i będzie swoje talenty realizował dalej w Los Angeles. Natomiast w Cleveland nie została do końca spalona ziemia. Nie jest to aż tak drużyna rozebrana jak te 8 lat temu, ale ten czas szybko leci. Więc to jest na pewno na plus dla Cleveland, że mają na kim budować drużynę i nawet jest kilka optymistycznych akcentów w tym zespole, które mogą myśleć o tym, że które mogą pozwolić kibicom Cavaliers myśleć o tym, że ta przyszłość nie będzie wcale taka najgorsza. No ale po kolei, oczywiście, zaczynamy od trenera, czyli od Tyrona Lue. Od trenera, który pierwszy raz w swojej karierze będzie miał okazję udowodnić, że nie jest tylko i wyłącznie dobrym trenerem, nie ma tylko i wyłącznie dobrego bilansu, bo ma w zespole LeBrona Jamesa. Oczywiście będzie to niezwykle trudne do udowodnienia, natomiast Tyron Lue ma wreszcie taką szansę. No i zobaczymy, czy pójdzie śladami Mike'a Browna, który niestety utonął, czy też pójdzie śladami Erika Spoelstry, który utrzymuje się na powierzchni do dzisiaj. Raczej trzeciej opcji nie ma, więc zobaczymy, jaka przyszłość czeka Tyrona Lue. Wydaje mi się, że kluczowym rozwiązaniem na najbliższy sezon będzie znalezienie gdzieś równowagi pomiędzy tymi zawodnikami doświadczonymi, których w Cleveland wciąż jest sporo, a zawodnikami młodymi, którzy się pojawili w drużynie i wokół których można budować przyszłość tego zespołu, jak chociażby Colin Sexton, jak Chedi Osman, jak chociażby Ante Zizic. Więc jest tych graczy młodych, perspektywicznych kilku. Jest też kilku takich, które mają kilka sezonów za sobą w NBA, a mają coś do udowodnienia jeszcze. No i Tyron Lue z tego wszystkiego musi poskładać jakąś taką ciekawą mieszankę i zbudować ją na tyle dobrze, żeby zespół powalczył o playoffy, bo mimo wszystko, mimo odejścia LeBrona, podejrzewam, że w Cleveland mogą po cichu liczyć na to, że zakręcą się wokół 8 miejsca w konferencji wschodniej. No ale to inaczej nie może być, skoro mają jako lidera Kevina Love'a, czyli gościa, który swego czasu prowadził Minnesota Timberwolves, póki był zdrowy, do bilansu w okolicach 8-7 miejsca konferencji zachodniej. Mają George'a Hilla, mają Kyle'a Korvera, mają Tristana Thompsona, czyli zawodników doświadczonych, którzy są w stanie pociągnąć drużynę do przodu. Więc teraz tak naprawdę rzeczywiście kluczem jest to, co zrobi Tyron Lue. Ja się cieszę na to, że on będzie miał wreszcie sezon bez LeBrona Jamesa. Trochę mi szkoda, że takiej samej okazji w NBA nie miał David Blatt. No ale jest jak jest, więc przynajmniej Tyron Lue ma szansę się sprawdzić w pełni jako ten główny szkoleniowiec. I zobaczymy, jak to będzie. Jego bilans w dotychczasowych 2,5 sezonach 128-77. No i jak pamiętamy, jedno mistrzostwo i dwa tytuły wicemistrza NBA. No i teraz wreszcie przyjdzie ten moment, kiedy Tyron Lue nie może się skupić tylko i wyłącznie na myśleniu o playoffach, tylko musi walczyć o każdy mecz, o każde spotkanie od samego początku, bo inaczej może być krucho. Moja ocena Tyrona Lue? Tak się dosyć długo zastanawiałem, ale to będzie 3,5. Z tego względu, że no gdzieś tam mam wrażenie poprzegrywał niektóre małe gierki w finałach, w poszczególnych momentach playoffów poprzedniego roku. Mimo że doszedł tak daleko, to doszedł dlatego, że miał LeBrona. Natomiast no gdzieś czegoś mi brakowało jeszcze w tym zespole, tak? I mam wrażenie, że Tyron Lue mógł być za to współodpowiedzialny. No i zobaczymy. No, życzę mu, żeby poszło dobrze, natomiast na dzisiaj to jest to co na 3,5. Dalej, przechodzimy do obwodowych i tutaj mam wrażenie jest duży problem po stronie Cavaliers. Na pierwszą piątkę w tej chwili kwalifikują się, patrząc też na to, jak występują w preseason, George Hill i Rodney Hood. George Hill, no to wiadomo, to już jest bardzo doświadczony zawodnik, który grał w San Antonio Spurs, grał w Indiana Pacers, poprzedni sezon zaczynał w Sacramento, kończył właśnie w Cleveland. To jest zawodnik, którego stać na bardzo dobrą grę, którego stać na to, żeby ciągnąć swoją drużynę do playoffów, co pokazał chociażby 2 sezony temu w Utah Jazz. Natomiast to jest zawodnik o dość kruchym zdrowiu, który dość często łapie urazy i przez to jest niedostępny do gry. I też nie jest zawodnikiem takim typowym jedynką, która będzie dostarczać piłki do graczy, nie będzie notować sporo asyst. Więc tu wydaje mi się, że Hill może być często ustawiony też jako dwójeczka obok Colina Sextona. Rodney Hood z kolei, no to jest zawodnik,
Jak w zeszłym roku były wymiany w trakcie off-season, pamiętacie, przyszedł Hood, przyszedł Jordan Clarkson, przyszedł Larry Nance Jr. chociażby też, to wydawało się, że Hood jest najgłośniejszym nazwiskiem, najlepszym zawodnikiem, który tu i teraz może wejść. Chociażby dlatego, że dostawał spore minuty w rotacji w Utah Jazz, drużynie playoffowej, i nieźle sobie tam radził, bo był gościem z ławki wchodzącym, rzucającym po kilkanaście punktów na mecz. I wszyscy spodziewali się tego, ja również, że on tutaj odpali najszybciej z tej trójki, czyli z trójki on, Clarkson i Larry Nance Jr. Natomiast on odpalał najpóźniej i tak naprawdę odpalił tylko jeden raz. To był chyba czwarty mecz albo trzeci mecz finałów z Golden State Warriors. I tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dostał wreszcie szansę w pierwszej piątce. To pół roku zadecydowało o tym tak naprawdę, że Hood nie dostał dobrej oferty na rynku wolnych agentów. Skorzystał ostatecznie z kwalifikacyjnej propozycji, którą mu złożyli Cleveland Cavaliers, żeby go zastrzec, i za rok będzie niezastrzeżonym wolnym agentem i będzie mógł o sobie decydować sam, co jest dla niego niezłym rozwiązaniem, bo tak jak mówię, no, czeka go gra w pierwszej piątce w drużynie, która tankuje, więc powinien dostawać dosyć sporo rzutów. Jeżeli będzie efektywny, jeżeli będzie skuteczny, to może zapracować na dobrą wypłatę w najbliższym sezonie, a wydaje mi się, że Cavaliers mogą bardziej chcieć na niego stawiać niż na chociażby J.R. Smitha, który wiadomo, swoje lata już ma, pewnych rzeczy w swojej głowie już nie zmieni. No i właśnie dlatego chociażby warto bardziej stawiać na Hooda. Zmiennikami tych dwóch graczy powinni być Colin Sexton i Jordan Clarkson. Sexton to jest zawodnik wybrany dosyć wysoko w drafcie, dzięki wymianom, które Cleveland dokonali w poprzednich sezonach. I Sexton ma być docelowym graczem numer 1 na pozycję rozgrywającego w Cleveland. Oczywiście w momencie, kiedy George Hill już zostanie odstawiony na bocznicę albo przesunięty na pozycję numer 2. Są spore oczekiwania w stosunku do Sextona. Może jeszcze nie w trakcie tego pierwszego sezonu, bo wiadomo, że tutaj w pierwszym sezonie debiutanci często odbijają się od ściany i chwilę im trwa dotarcie się do poziomu NBA. Do takiego poziomu, jaki chcieliby i jaki mogą docelowo osiągnąć. Przykładów takich zawodników, którzy zaczynali kiepsko, jest mnóstwo. Z tych chociażby gwiazd obecnych, które są w NBA, na przykład Giannis Antetokounmpo. Przypomnijcie sobie pierwsze sezony w Milwaukee Bucks. Było wielu takich, którzy skreślali go, myśleli, o dobra, miał być taki świetny, a tak naprawdę jest chudy, długi i nic więcej, i nic nie potrafi. A tymczasem gość wyrósł na naprawdę konkretnego zawodnika. Więc też, jeżeli ten pierwszy sezon Sextonowi się nie uda za specjalnie, to jeszcze nie znaczy, że gość jest stracony i o tym trzeba pamiętać przy jego ocenie. I czwarty zawodnik na tych pozycjach obwodowych, czyli Jordan Clarkson. Clarkson, który też nie spełnił tych pokładanych w nim nadziei po przejściu z Los Angeles Lakers. I mam wrażenie, że to też jest dla niego szansa ten najbliższy sezon, żeby się przypomnieć, żeby się znowu wybić. Będzie miał o tyle łatwiej, że o minuty powinien być spokojny, będzie wchodzącym z ławki zawodnikiem, więc no chyba, że w trakcie sezonu wygryzie Rodneya Hooda. No ale to wszystko, ten cały zestaw czterech graczy, bo teoretycznie mógłbym dołączyć jeszcze tutaj Davida Nwabę, J.R. Smitha czy nawet Kyla Korvera, ale chciałem tak tą czwórkę tylko i wyłącznie tutaj przedstawić, a pozostałych dołączyć do skrzydełek. No to im mogę niestety na dzisiaj, według dzisiejszych umiejętności, wystawić tylko 2 z plusem. Tak jak powiedziałem, to jeszcze nie jest ten moment. Jest trzech młodych zawodników, w miarę młodych, bądź tak jak Sexton, bardzo młodych, którzy mają potencjał, żeby się rozwinąć. Jest do tego doświadczony Hill, ale też ze swoimi ograniczeniami dosyć dużymi. Tylko i wyłącznie dlatego taka ocena. Ok, przechodzimy dalej. Skrzydłowi. No tutaj mamy jednego zdecydowanego lidera. Jest to Kevin Love, który powinien wrócić do swoich lat świetności w Minnesota Timberwolves i powinien znowu notować średnie powyżej 20 punktów, to zdecydowanie. Liczę na to, że tak będzie, bo w jednej ze swoich League Fantasy wybrałem go dosyć wysoko i obstawiłem, że to on może być moim liderem w najbliższym sezonie. Poza tym Kevin Love podpisał przedłużenie kontraktu z Cleveland Cavaliers, będzie twarzą tej drużyny na kolejne lata i to jest dobre rozwiązanie zarówno dla niego, jak i dla drużyny, bo jedni i drudzy się już znają, to już 4 lata wspólnie spędzone były, kolejne przed nimi, także myślę, że tutaj Love dobrze wybrał, sam zespół też dobrze wybrał, bo podejrzewam, że Love też dużo nauczył się od LeBrona Jamesa przez te lata, kiedy był tutaj drugim bądź trzecim najważniejszym zawodnikiem. Co mnie cieszy bardzo, obok Kevina Love'a w preseason gra Chedi Osman w pierwszej piątce. Turek rozwinął się bardzo w poprzednim sezonie.
Bardzo fajnie występował też ostatnio w meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Świata w barwach swojego kraju i przepracował dosyć dużą część wakacji z LeBronem Jamesem. To nie raz i nie dwa widzieliśmy ich wspólne zdjęcia ze wspólnych treningów, więc to zdecydowanie też napawa optymistycznie w stosunku do tego zawodnika i cieszę się, że on dostanie swoje minuty, bo mam wrażenie, że on już za chwilę będzie gotowy na granie w NBA i może te kolejne kroki do przodu robić regularnie i się po prostu rozwijać. Jeśli chodzi o zmienników, no to mamy tutaj dwóch zawodników, którzy mogą grać między pozycjami 2 i 3. Typowi strzelcy, czyli J.R. Smith i Kyle Korver. Ogień i woda, niebo i ziemia, idiota i inteligent. Tak bym to nazwał. Dopasować sobie chyba umiecie sami, natomiast no, wiadomo, czego się spodziewać po jednym i drugim. Po Kyle Korverze stabilizacji regularnej gry, dobrej skuteczności, po J.R. Smithie głupot, głupot i głupot. Myślę, że Kyle Korver w sytuacji, kiedy Cavaliers nie będą bili się o playoffy, może być w trakcie sezonu przehandlowany po to, żeby zrobić miejsce dla tych, którzy jeszcze są dalej w hierarchii za nimi, czyli chociażby David Nwaba, czyli Sam Decker. Mam nadzieję, że Cleveland też pomyślał o tym, żeby przehandlować J.R.S. Smitha, chociaż jego kontrakt nie będzie taki łatwy do schandlowania, ale to nie powinien być zawodnik, który... To ja już bym J.R.S. Smitha nie chciał w NBA. Okej. Może jest śmiesznie, może jest zabawnie czasem, ale częściej jest tragicznie i głupio. I no jeżeli w trakcie całego off-season najgłośniej było słychać o nim w kontekście tej afery z jego tatuażem, no to samo przez siebie mówi, że już mamy do czynienia coraz mniej z zawodnikiem, a coraz bardziej z jakimś, nie wiem, skandalistą bym go nie nazwał, ale z kimś takim, kto staje się bardziej celebrytą niż koszykarzem. Jeśli chodzi o ogólną ocenę skrzydłowych, bo tak jak powiedziałem, jeszcze są David Nwaba i Sam Decker, ale oni muszą wywalczyć sobie minuty, a na razie za bardzo ich chyba tam nie widzę, to ta ocena to będzie 3. Ze względu na to, że jest Kevin Love i on ciągnie to do góry i mam nadzieję, że Chidi Osmond będzie tym drugim, który pójdzie za Kevinem Love'em i to wyciągnie. Ok. Dalej mamy podkoszowych. Tutaj jest aż 4 graczy, z czego jeden jest taki, który nie będzie koniecznie stał pod koszem, tylko rzucał za 3 punkty, ale mam wrażenie, że on, przynajmniej patrząc na dotychczasową dystrybucję minut w preseason, będzie tym dostającym najmniej minut. No ale zacznijmy od tego podstawowego. W pierwszej piątce wychodzi Tristan Thompson póki co. No i zobaczymy, czy to będzie powrót do tego Tristana Thompsona z jego najlepszych lat, czy to będzie znowu ten zawodnik, który notuje regularnie double-double, który świetnie zbiera piłkę z tablicy ofensywnej, czy to będzie z kolei ten zawodnik z poprzedniego sezonu w większości czasu zadowolony z pieniędzy, jakie wpływają na konto i bawiący się na imprezach, niekoniecznie z matką swojego dziecka. No, Thompson ma papiery na dobre granie, ma papiery na bycie naprawdę dobrym obrońcą i świetnym zbierającym, tylko czy mu się po prostu będzie chciało? No, na razie to on jest wyborem numer 1. Jako wybór numer 2 mam wrażenie gość, który powinien docelowo wyprzedzić Thompsona, czyli Larry Nance Jr. Tylko z Larry Nance Jr. mam podstawowy problem. Larry Nance Jr. nie umie rzucać. W sensie ma ten rzut tak do 3-4 metra, natomiast jeżeli miałby nad czymś zbudować konkretną przewagę nad Thompsonem, no to powinien być to rzut i powinien coraz bardziej iść na obwód, zacząć rzucać za 3 punkty, żeby dać ten dodatkowy argument trenerowi, że tak, wolę wybrać Nance'a Juniora niż Thompsona. Więc to jest takie zadanie, które ja osobiście daję Nance'owi na najbliższe miesiące. Numer 3 to jest Ante Zizic, który wydaje się, że wygryzł z rotacji Channinga Frya. Mam nadzieję, że tak jest, a nie jest to tylko granie w preseason, bo chciałbym, żeby Zizic dostał swoje minuty. Owszem, został zjedzony niedawno przez Adama Hrycaniuka w trakcie meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata Polska-Chorwacja, ale mimo wszystko no to Zizic wiadomo, gdzie jest Adam Hrycaniuk, też wiemy. No i Zizic ma szansę wreszcie dostać jakieś minuty. Fajnie by było, żeby w trakcie tego sezonu nie dostawał tylko i wyłącznie ich, tak jak rok temu, kiedy spotkania są przesądzone. No tym czwartym do Brydża jest Channing Frye, który wydaje się być już po drugiej stronie rzeki, ale z tej z drugiej strony jeszcze potrafi dorzucić daleką trójkę i tym też może być czasem przydatny tej drużynie. Jeśli chodzi o ocenę, no to takie 2+ również, tak jak przy obwodowych. No myślę, że komentarz jest tutaj zbędny. Tego potencjału, tych umiejętności za wiele nie ma, a też
każdy zawodnik ma je nie do końca sprecyzowane, nie do końca dobre, wysokie. Jeśli zaś chodzi o ostatni element mojej zapowiedzi, czyli bilans ataku i obrony, a także tempo gry, no to tutaj porównywanie się do poprzedniego sezonu nie będzie miało najmniejszego sensu. Odszedł architekt tej drużyny, odszedł gość, który regulował tempo, decydował o tym, że obrona była taka, a atak był taki, czyli bez LeBrona Jamesa ta drużyna będzie ma zupełnie czystą białą kartkę do zapisania na nowo. Więc fakt, że mieli piąty atak poprzedniego sezonu, 29 obronę i 12 tempo, może nijak się mieć w stosunku do tego, co będzie w najbliższych rozgrywkach. Dlatego też nie za bardzo jest sens w tej chwili to analizować. To by było na tyle, jeśli chodzi o Cleveland Cavaliers. Dzięki za to, że byliście, że wysłuchaliście. Czekam na Wasze komentarze, pytania. No i do usłyszenia za kilka godzin w kolejnej zapowiedzi kolejnej drużyny. Cześć!